tym filmie zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie z zapisywaniem wyrażeń algebraicznych z zadań tekstowych. Zadanie brzmi: Martin lubi robić kwiatowe bukiety, które zawierają 3 fiołki i 4 tulipany. Cena fiołka to V. Cena tulipana to T. I teraz mamy do dopasowania kilka wyrażeń i 3 kolumny, do których powinniśmy przypisać te wyrażenia. Pierwsza kolumna to cena jednego bukietu, który zrobi Martin. Martin robi zazwyczaj bukiet kwiatów z 3 fiołków, złożony z 3 fiołków i 4 tulipanów. 3 fiołki. Jaka będzie cena tego bukietu z 3 fiołkami i 4 tulipanami? 3 fiołki to jest 3 razy V, a 4 tulipany to jest 4 razy T. Czy mamy tutaj taką odpowiedź? 3V dodać 4T? Zapiszę. 3V dodać 4T. To jest to pierwsze. Czy mamy taką odpowiedź? Tutaj mamy. 4T dodać 3V to to samo co 3V dodać 4T. Zatem zaznaczę. W porządku. Idziemy dalej. Cena 3 bukietów. Czyli jeżeli jeden bukiet kosztuje tyle, to 3 bukiety kosztują 3 razy więcej. Zapiszemy. To jest 3 razy to, co w nawiasie. Czy mamy taką odpowiedź? Tutaj pojawia się podobna odpowiedź, zwróć uwagę. Ale niestety nie jest to poprawna odpowiedź, bo mamy 3 tulipany, 4 fiołki. U nas jest odwrotnie. 3 fiołki, 4 tulipany. Czyli wiemy, że ta odpowiedź na pewno będzie błędna. To znaczy, nie pasuje nigdzie. Wracam do naszego wyrażenia. Ostatni rząd to właśnie taka odpowiedź, którą mam tutaj zapisaną na dole. To jest 3 i w nawiasie 4T dodać 3V. Tutaj też mamy w nawiasie 4T dodać 3V. Czyli to jest cena 3 bukietów. Idziemy dalej. Co się stanie, jak wymnożymy ten nawias? Mnożymy liczbę przez każdy składnik nawiasu. 3 razy 3V to jest 9V. 9V dodać. 3 razy 4T to 12T. Mamy taką odpowiedź? Mamy. W tym miejscu jest taka odpowiedź, czyli to będzie cena również 3 bukietów. Zaznaczam. Co mamy tutaj jeszcze do sprawdzenia? Mamy tutaj odpowiedź 2V dodać 4T dodać V. 2V dodać V to jest 3V, prawda? To jest 3V. 3V dodać 4T. A jeśli dobrze pamiętasz, to była cena właśnie jednego bukietu. Nie zwróciliśmy na to wcześniej uwagi. Czyli tutaj to kółko również powinno być zaznaczone w tym miejscu. Czyli 3V dodać 4T to była cena jednego bukietu. Tu po prostu rozdzielili 2V i V, ale to nadal jest 3V dodać 4T. I wracamy do pierwszego wiersza. 3V dodać 2T. To znaczy, że jest bukiet złożony z 3 fiołków i 2 tulipanów. Nie pasuje to nam do ani jednego do bukietu, ani do 3 bukietów. Zatem zaznaczam, że żaden z poprzednich. Sprawdźmy. Na pierwszy rzut oka zadanie wygląda skomplikowanie, ale zachęcam Cię do pobawienia się tymi ćwiczeniami. Przy okazji będziesz mógł zdobyć punkty, odznaki, tak jak ja teraz. I sprawdzisz się. Zapraszam.